Dzisiaj jest środa, 26 dzień czerwca 2019 roku. Telewizja w Wielkim Kinie. Tomasz Wojtali, witam i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie i ciekawą rozmowę z utalentowanym tenorem, wspaniałym śpiewakiem operowym, cenionym tenorem, którym jest pan Paweł Skałuba. Dzień dobry państwu. Witam. Dzień dobry. Jesteśmy w Słupsku. Filharmonia Symfonia Baltica, skromne progi tejże filharmonii, znane panu od już kilku lat. No i szykujemy się, jesteśmy po próbie wieczornej, szykujemy się do zakończenia sezonu. Koncert, właściwie opera w wersji koncertowej, półscenicznej, Halka Stanisława Moniuszki w piątek wieczorem z panem w roli jednej z ról głównych. Jako Jątek. Wystąpię dla państwa jako Jątek. Bardzo się cieszę, że mogę znowu być u państwa, bo może progi skromne, ale bardzo serdeczne, co czuję się na każdym kroku, a to jest nie tak znowu często spotykane. No ale właśnie pamiętam naszą rozmowę sprzed 4 lat i wtedy właśnie zdradził pan, że pan jest takim tenorem moniuszkowskim. Ponieważ właśnie Jątek oraz Stefan ze Strasznego Dworu, no to są pana takie od serca. Tak, od, że tak powiem, od maleńka śpiewane arie, później przeszło to w partie operowe. Straszny Dwór, Halka. No cóż, no każdy ma coś swojego. Śpiewam również kompozycje innych kompozytorów, Puccini wspaniały, czy Czajkowski, czy Verdi. Niemniej jednak Moniuszko zawsze był w moim życiu kimś wyjątkowym, a jego muzyka zawsze towarzyszyła mi od początku mojej kariery. Pamiętam, rozmawialiśmy w pracy pana dyplomowej, te dwie postaci moniuszkowskie są ujęte przez pana. Tak, ale jeszcze teraz doktorat w pracy doktorskiej, bo właśnie obroniłem doktorat na Akademii Muzycznej w Gdańsku i też udowodniałem, że istnieje, skoro istnieje śpiewak Verdiowski, Wagnerowski, to również trzeba mieć predyspozycję, aby śpiewać Stanisława Moniuszkę i być głosem moniuszkowskim. Głosem moniuszkowskim. Ostatnio widzieliśmy się ponad 4 lata temu, tutaj była gala, Walentynkowa, trzej tenorzy, pan oraz pan Dariusz Tachuda, Jana Zmienkowski. Tak jest. Czy przez te 4 lata panowie dalej śpiewacie razem? Tak, do czasu spotykamy się w ramach możliwości czasowych, bo nie jest to łatwe, aby zgrać nasze terminy. I ciągle występujemy, ciągle jesteśmy dla państwa z państwem, także. Twoje wy, a ty chcesz śpiewać, pić, palić, są, pan,
Wrocław, Jana Falka, też często w pana karierze występowała jako, już może nawet w pełnej wersji, przecież pracował pan w operze bałtyckiej W operze bałtyckiej i w operze poznańskiej śpiewałem Halkę i we Wrocławiu, i w Krakowie, także ta Halka przewija się, owszem, aczkolwiek więcej i częściej wystawiana jest druga opera Stanisława Moniuszki, czyli Straszny Dwór. I to już na przykład Straszny Dwór to była moja teraz w operze Nowa w Bydgoszczy 15 realizacja. 15 realizacja. Odrzeć muszę i spojrzeć na los i jego styl, i jego styl. Naszej rozmowy, powie pan takie piękne słowa, które zapamiętałem, co wynotowałem i sprawdzimy teraz, czy one nadal są aktualne. Która wersja z nich jest aktualna? Czy śpiewa pan po to, żeby żyć? Czy żyje pan po to, żeby śpiewać? Śpiewam po to, powołanie to jest bardzo, bardzo szerokie słowo. Ja śpiewam po to, żeby żyć i życie jest cudowne i właśnie móc wykorzystać to, co dostałem kiedyś od Stwórcy, to jest cudowna sprawa, ale nie należy zapominać moim zdaniem o reszcie świata, rodzinie, o przyjaciołach, o po prostu tym życiu, ogród, hobby jakieś, jeżeli ktoś ma. Bardzo współczuję ludziom, którzy są tylko sfokusowani wyłącznie na karierę, na śpiewanie. Dla mnie nie jest to nic, co mi by mogło zaimponować. W takim razie, czy samo śpiewanie dla pana przez te wszystkie lata to jest szczęście, które w panu jest i żadna inna sprawa, tylko śpiewanie daje to szczęście? Nie, broń Boże. Śpiewanie jest dodatkiem. Śpiewanie jest cudowne i tak jak powiedziałem, że należy wykorzystać to, co się otrzymało, ale śpiew jest wspaniały, ale traktować go jako number one w życiu, nie, nigdy tego nie robiłem. Pan czuje od innych ludzi, którzy nie śpiewają, no nie potrafią, nie mają tego talentu. No ale mają coś innego. Ale to jest gorsze. A jaki gorszy? Nie ma gorszych, lepszych. Żadna praca nie hańbi. Jeżeli ktoś jest stworzony do tego, że robi wspaniałe krzesła, to też jest coś fenomenalnego. I czy szyje suknie, czy... Cóż, no jest to... Byleby to robić jak najlepiej i mieć z tego fan.